Witam w poniedziałek i zapraszam na kartę dnia. Karty dnia w poniedziałek. Jak to przy poniedziałku, tutaj zaczyna się mocny tydzień. Chyba w czwartek pojawiła się ostatnio ta karta Sądu Ostatecznego. Mówiłam wtedy o jakichś podsumowaniach, o tym, że będziemy musieli zastanowić się, co dokonaliśmy, co jest jeszcze do zrobienia. Ale tutaj, w tym układzie akurat, to jest ten sąd pokazany w takim kontekście, w którym my będziemy musieli albo zostaniemy poproszeni, żeby zdać komuś jakąś relację, może jakiś raport przedstawić, tak? Bo tutaj jest cesarz, który często jest pokazywany jako szef, menadżer, osoba, która jest wysoko postawiona. Tutaj jesteśmy my, czyli my zdajemy raport, relację z czegoś, może z jakichś naszych dokonań, z pracy. No i tutaj nie martwcie się, bo jest rzeczywiście pełnia zrozumienia. Bardzo ładna energia gdzieś tam się pokazuje w tym królu kielichów. Tak więc to jest jedna z możliwości interpretacji tego układu. Również możecie występować w dniu dzisiejszym jako osoba, która pomaga komuś młodszemu w przygotowaniu czegoś takiego. Tak, też się może zdarzyć. Generalnie, jeżeli rzeczywiście będziecie mieć taką sytuację, że będziecie musieli coś takiego przygotować, to karty tutaj wręcz krzyczą, sugerują, że co dwie głowy, to nie jedna. Nie bójcie się prosić o pomoc, nie bójcie się prosić o radę, nawet osoby, które są od Was młodsze, które będą miały takie świeższe spojrzenie na daną sytuację. Warto jest dzisiaj sobie właśnie w tej kwestii pomagać i myślę, że to jest właśnie takie przesłanie, które główne przesłanie, które tutaj karty chciałyby Wam podać. Oczywiście ostatnio pod koniec dni te energie są naprawdę bardzo pozytywne i takie utulające nas. I znowu się pojawił as kielichów. Tak więc co to może być? Pierwsze skojarzenie z tą kartą to jest jakiś taka sytuacja romantyczna. No i rzeczywiście może się tak wydarzyć, że po prostu będziecie mieć taką miłą sytuację, dzięki której właśnie poczujecie się lepiej. No to jest zauroczenie, zakochanie się. No ale no, bądźmy tutaj szczerzy, życzyłabym Wam, żeby rzeczywiście tak się stało, żeby single w tym dniu dzisiaj spotkały kogoś. No ale to są karty codzienne, to są takie delikatne energie i to może być na przykład miła wiadomość, ale również może być taka sytuacja, w której Wy będziecie wpadniecie na jakiś pomysł, na coś zupełnie nowego. Coś takiego, co przyjdzie Wam do głowy, to dopiero będzie kiełkowało i no nie wiem, czy jeszcze się z kimś podzielicie. Może będziecie mieć okazję, dlatego że może się pojawić gdzieś tam w Waszym otoczeniu osoba, która rzeczywiście umie słuchać i myślę, że może podzielić Wasz entuzjazm. Natomiast no zobaczycie, jak to będzie się rozwijało. W każdym razie tutaj jakiś miły akcent mi się na koniec tego dnia pokazał dla Was. Wykorzystajcie to, zobaczymy, jak to się jutro będzie rozwijać. Tak więc takie informacje dla Was, kochani. Ja Wam życzę udanego tygodnia, fajnego rozpoczęcia właśnie tych 7 dni. Dużo wsparcia, dużo pomocy. Też pamiętajcie o tym, żeby otworzyć się na tę pomoc dla innych, bo temu też energie sprzyjają. Powodzenia w rozmowie z tym cesarzem.
Bądźcie jak ten król buław, czyli miejcie dużą energię, charyzmę do tego, żeby poprowadzić za sobą tłumy. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz do usłyszenia już jutro.